Po Edim i Mistrzu powraca Pan trzecim filmem, Mój Rower. O czym będzie ten nowy film? Generalnie to film o relacjach między trzema facetami, dziadkiem, ojcem i synem i psem, bo jeszcze jest pies do kompletu. W sytuacji, w której mocno zostaje naruszona równowaga poprzez zachowanie się babci, czyli kobiety. Kobieta jest tu sprawcą, cichym sprawcą wszystkich dramaturgicznych ruchów. Akcja filmu w większości dzieje się w Łodzi. Czy to dlatego, że to jest Pana rodzinne miasto? Myśmy się przymierzali do kilku miejsc w Polsce, ale w efekcie wyszło, że robimy w Łodzi ze względu na taki unikalny charakter tego architektury, tego miasta, mojego sentymentu do Łodzi ogromnego. Cały czas uważam, że to jeszcze nie jest sfotografowane miasto do końca, że tu cały czas są niespodzianki. Dwa, Łódź jest bardzo dobrze rozwiązana pod względem komunikacyjnym dla filmu. Mam na myśli to, że przerzuty w Warszawie czy w Krakowie są jakimś potwornym problemem. Tutaj przerzut w ciągu dnia nie stanowi takiego problemu. Czy oprócz miejsca, które się pojawi w filmie, w samym scenariuszu są zawarte jakieś wątki autobiograficzne? Zawsze jest tak, że ja robię filmy o tym, co potrafię, o tym, co umiem, o tym, co wiem, o tym, co znam. Więc zawsze tam się znajdzie jakiś motyw. No ten film akurat w relacjach trzypokoleniowych jest zupełnie się nie zgadza z moimi relacjami, tak, rodzinnymi. Natomiast postać ojca jest inspirowana bardzo postacią mojego prawdziwego taty i Michała Urbaniaka. No właśnie, Michał Urbaniak pojawia się w roli Włodka. Jest to jego debiut filmowy. Skąd pomysł, żeby właśnie muzyka jazzowego wybrać do tej roli? Z łódzkiej manufaktury. Ja po prostu siedziałem sobie w manufakturze łódzkiej i objawił mi się Michał, którego znałem oczywiście z okładek płyt, z jakichś newsów, filmów dokumentalnych. Siedział, pił kawę. Jak zobaczyłem, jak wygląda, jak się rusza, jakie ma oczy, to pomyślałem, że to jest idealny Włodek, że ja nie znajdę lepszego po prostu. Było pytanie tylko, czy podoła aktorsko, tak? Czy dostanę zaufanie instytucji, które finansują film, tak? Takie zaufanie dostałem, za co bardzo dziękuję, bo uważam, że warto było. Michał jest fantastycznym medium. Michał jest muzykiem, więc jego wrażliwość jest na wierzchu. Nerwy na wierzchu. Więc wszystko, co dotyczy wzruszenia, to dotyczy gniewu, to jest człowiek, który przywołuje stan i go ma. Naturalnie zupełnie. W filmie Piotra Trzaskalskiego wciela się Pan w postać Włodka, dziadka. Jest to Pana debiut filmowy. Jak się Pan czuje w roli aktora? Muszę powiedzieć, że trochę podobnie jak w roli muzyka, bo po pokonaniu pewnych obiektywnych trudności, jest to w ogóle wielka przygoda, wielkie wydarzenie w moim życiu, przeżywam to, robię to prawdziwie, jak tylko mówię, tak jak powiedziałbym, z pasją, z przekonaniem. Aspekt występowania jest podobny jak w muzyce, natomiast instrumentem jest sam człowiek, a nuty są innego rodzaju. Jednym z bohaterów filmu jest również muzyka. Czy będziemy mogli zobaczyć Pana, jak Pan gra? No i jeśli tak, to na jakim instrumencie? Na klarnecie i to niedużo. Dzisiaj mamy bardzo taką trudną, ale też jednocześnie spektakularną scenę finałowego koncertu. Artur gra koncert. Inscenizacja międzynarodowego koncertu fortepianowego. Jest to jakieś coś w rodzaju takiego listu syna do ojca. Nie będę więcej zdradzał szczegółów. Natomiast mamy fantastycznych muzyków, prawdziwych, filharmoników, plus 400 osób widowni, także wygląda to naprawdę imponująco. Mam nadzieję, że wszystko nam się ułoży bardzo dobrze. Na czym będzie polegała specyfika zdjęć, które dzisiaj będą Państwo tutaj realizować? Dosyć nietypowo fotografujemy, bo chcemy być blisko aktora i blisko postaci za każdym razem, zachowując pewną dokumentalność fotografii, prawda? Czyli zastanego światła, zastanej przestrzeni. No ta specyfika, akurat ta scena jest przez nas mocno wymyślona, natomiast ona też przeradza się w realizację telewizyjną, która gdzieś tam pojawia się na telewizorze u dziadka w mieszkaniu i w paru jeszcze innych momentach, więc tutaj jakby złożoność na tym polega, że musieliśmy mieć kilka mediów do wykorzystania. To nie jest pierwszy film, który realizuje Pan razem z Piotrem Trzaskalskim. Poznaliśmy się z Piotrkiem przy Edim. Zrobiliśmy razem Mistrza, no i to jest nasz kolejny projekt, który razem realizujemy.
No i mam nadzieję, że nie ostatni, bo to naprawdę ta nasza współpraca i przyjaźń się tak fajnie rozwija, że czekam na następne wydarzenia. Są Państwo producentami najnowszego filmu Piotra Trzaskalskiego, Mój rower. Chciałbym się dowiedzieć, jak doszło w ogóle do współpracy z tym reżyserem? Od dłuższego czasu w zasadzie zaczęliśmy współpracować, bo to było około 1,5 roku temu. Przyszedł Piotr ze scenariuszem. Zaczęliśmy o tym scenariuszu rozmawiać i doszliśmy do wniosku, że to będzie jakby wielki powrót po latach, bo po kilku latach przerwy Piotra, scenariusz był doskonały. Oczywiście jeszcze dużo pracy w niego włożyliśmy tak naprawdę, ale jakby scenariusz i zapał Piotra zachęcił nas do tego wysiłku, który efektem są zdjęcia dzisiaj. Wspaniale, że pracujemy z ludźmi, z którymi Piotr pracuje, czyli na przykład takim kreatywnym realizatorem jest operator Piotr Śliskowski. Na jakim etapie teraz jesteście Państwo produkcji realizacji zdjęć? W niedzielę będziemy mieć 50% zdjęć wykonanych, głównie zdjęcia miejskie. No i teraz będziemy ruszać w plener. Miejscowość nazywa się Posejnele za Augustowem. Piękne malownicze tereny. Dziewicze, można by powiedzieć, rezerwaty przyrody. Jak udało się Państwu zdobyć środki na realizację tego filmu? Mamy dwie dotacje. Główną dotację z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz zainteresowaliśmy łódzki Film Commission. Mamy prywatnych inwestorów, mamy swój własny wkład finansowy i mamy koproducenta jako jedynego telewizję TVN. Kiedy możemy się spodziewać filmu na polskich ekranach? No wstępnie planujemy około listopada przyszłego roku, 2012 premiera.